kwestii wodogrzmotów małych w sierpniu ruszyło coś naprawdę interesującego. Mianowicie pojawiła się strona thisisnotawebsite.com, która jest prawdopodobnie największą tajemnicą powiązaną z serialem od bardzo, bardzo dawna, a dodatkowo mówi bardzo wiele o uniwersum wodogrzmotów małych oraz o postaci Billa Cyferki, czyli prawdopodobnie najważniejszej postaci w całym serialu. W dzisiejszym odcinku rzucamy okiem i analizujemy bardzo wiele rzeczy, jakie strona ta podaje nam na tacę. Rozwiązujemy zagadki strony oraz książki The Book of Bill, co będzie niezbędne do wyjaśniania wielu tajemnic na stronie. W związku z czym, moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie, bo to będzie na maksa pogmatwany, ale jakże interesujący materiał. Siemano, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym wreszcie po miesiącu, czy tam dwóch miesiącach, w końcu zajmujemy się zagadkową stroną wodogrzmotów małych, o której omówienie prosiliście mnie od dłuższego czasu. To będzie mocny odcinek, będzie tutaj sporo zagadek i tak dalej, aczkolwiek, jeżeli nie oglądałeś, bądź nie oglądałaś całej serii Wodogrzmoty Małe, w tym materiale znajdzie się całkiem wiele spoilerów całej serii, w razie czego na moim kanale masz dwa, ewentualnie trzy odcinki, gdzie omawiam całą fabułę Wodogrzmotów, więc możesz sobie to obejrzeć, masz tam dwie godziny materiału, gdzie omówione jest absolutnie wszystko. Tylko dodatkowo w materiale tym znajdą się spoilery z książki The Book of Bill, Księga Billa, gdyż jest to po prostu niezbędne do omówienia całej tej strony, więc zostaliście ostrzeżeni. Moi drodzy, tymczasem nie przedłużajmy, zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, oraz podnieście na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, tymczasem, moi drodzy, nie przedłużajmy, tylko zaczynamy. Jak dobrze wiecie z moich dwóch, ewentualnie trzech filmów z wyjaśnienia całej fabuły Wodogrzmotów Małych, no serial dobiegł końca już wiele lat temu. A sam zwrot "See you next summer" jest chyba największym kłamstwem, jakie słyszeliście prawdopodobnie przez całe swoje dzieciństwo. I przez okres tych kilku lat co jakiś czas pojawiał się jakiś okazjonalny przełom w sprawie, że być może wodogrzmoty w końcu wracają. I w sierpniu tego roku dziać zaczęło się coś bardzo interesującego. Cały TikTok był na przykład w tym zalany. Między innymi uruchomiono stronę thisisnotawebsite.com. I strona ta po dziś dzień skrywa ogrom interesujących tajemnic, nie tylko dotyczących całego lore Wodogrzmotów Małych, tego czego możemy spodziewać się w przyszłości, ale również postaci Billa Cyferki, czyli głównego antagonisty całej serii Wodogrzmotów. Jednakże nim przejdziemy do tego, musimy zacząć od samego początku. I to właśnie była scena śmierci Billa Cyferki. Jeżeli tego nie wiecie, został on wymazany z głowy Stanleya Pańca, razem ze Stanleyem, który niedługo później powrócił po przypomnieniu sobie tego i owego. I skoro Stanley jest w stanie powrócić, to Bill najpewniej też. I powrócił, i to całkiem niedawno. Powrót możemy uznać za udany. I Bill rzeczywiście powrócił po latach w Księdze Billa, książce The Book of Bill. Książka ta jest oficjalna, powstała z podręki twórcy serialu, Alexa Hirsha, i wyszła dokładnie w tym roku. Bardzo mocno pogłębiona właśnie postać Billa Cyferki, ale również, jeżeli postanowicie położyć własne ręce na książce, wcale nie okaże się, że jesteście jej pierwszymi właścicielami, gdyż pierwszym właścicielem książki był nikt inny jak Stanford Pines. Sam odnalazł tą książkę w swoim plecaku i przez lata należała do niego. I mimo tego, że starał się ją zniszczyć, spalić, destabilizować molekularnie, książka cały czas wracała i nie dało rady się jej pozbyć. Więc ostatecznie wyrzucił książkę, która trafiła do ciebie, do jej potencjalnego nabywcy. Książka zaczyna się od rytuału przyzwania Billa, który jest konieczny do przeczytania jej. Następnie Bill zostaje przyzwany, przedziera się przez kartki i oto jest. Można ponadto dowolnie manipulować tą książką, jako że została ona stworzona z materii ludzkiego mózgu, którą Bill jest w stanie kontrolować. Książka dobiega końca w momencie, kiedy Bill zawiera pakt z Axlotlem, na mocy którego ten może powrócić do żywych i zyskać ponownie swoją formę, pod warunkiem, że zmierzy się ze swoim największym wyzwaniem. Pójdzie na terapię. Na terapii tej Bill mierzy się ze swoimi największymi demonami, czego w sumie nie robił nigdy wcześniej. Jest to dla niego bardzo, bardzo trudne. I książka ta łączy się z tą właśnie zagadkową stroną internetową, o którą pytacie mnie od bardzo dawna. Mondar, wyjaśnij tajemniczą stronę internetową powiązaną z wodogrzmotami małymi i już za moment to zrobimy. Jednakże oddając jeszcze chwilę czasu tejże książce, dowiadujemy się z niej naprawdę bardzo wiele na temat Billa Cyferki, m.in. dokładnie wiemy, jakie są jego moce. Może czytać ludziom w myślach, opętywać ich, ma niesamowitą charyzmę. Dodatkowo niesamowicie wygląda w stroju formalnym i jest perfekcyjny geometrycznie. Dalej dowiadujemy się, że może on spoglądać w inne wszechświaty, m.in. w ten, gdzie Dipper i Mabel nie przeżyli spotkania z nim. Dowiadujemy się o jego atakach na ludzi w snach, czytaj, po prostu objawieniach się w snach różnych ludzi. Tam, gdzie sny, tam jest Bill Cyferka. Dowiadujemy się także o całej społeczności, nie wiem, antycyferkowiczów czy coś, którzy wręcz zaprojektowali
przygotowali kostium polowania na Billa, który będzie trzymał ich świadomych i nie pójdą spać. Swego czasu nawet Stanford starał się zrobić podobny strój. Idąc dalej w książkę, sam Bill stwierdza, że w sumie atakowanie umysłów ludzi w taki sposób nie było do końca efektywne, w związku z czym przerzucił się na trochę inne sposoby. Między innymi zaczął najeżdżać ich umysły poprzez animacje, poprzez kreskówki, które sam tworzył. Następnie przeniósł się na muzykę, co faktycznie działało do momentu, kiedy każda referencja, każde nawiązanie do niego zostało zbanowane z radia. I wtedy ten przeniósł się na atakowanie ludzi poprzez komputery. Wszystko to ciągnie się jeszcze dalej poprzez tworzenie figurek dla starszych pań. Wszystko to sprowadza się do bardzo mocnej chęci Billa ku infiltracji umysłów innych ludzi, ostatecznego stworzenia portalu, przedostania się do prawdziwego świata, wszystko to, co widzieliśmy w samym serialu. Ja będę dalej zagłębiał się w tą książkę, bo to wszystko najważniejsze rzeczy, kiedy dowiedzieliśmy się, no może jeszcze poza tym, że Bill ma moc łamania czwartej ściany. Poniekąd też dowiadujemy się, że jest on bardzo samoświadomy, zdaje sobie sprawę, że jest postacią z kreskówki i że w niej występuje. Wszystko ostatecznie prowadzi nas do fałszywej okładki książki. Nie byłoby tutaj nic interesującego poza jakimś zabawnym żartem, aczkolwiek na samym dole znajduje się napis: dla większej ilości Billa cyferki odwiedź stronę thisisnotwebsite.com. I po odwiedzeniu jej w tamtym momencie naszym oczom ukazywało się to. Należało wpisać kod, którego już wpisać nie należy, ale żeby nie było, było to imię doktora TJ Eckelberg. Po wklepaniu tego kodu naszym oczom ukazywało się odliczanie. I ludzie absolutnie zalali tym TikToka, mówiąc: wodogrzmoty małe powracają. Po zakończeniu się odliczanie zaczęło się na nowo, od tyłu. W międzyczasie na stronie pojawił się SUS. I w czasie tego strasznie długiego oczekiwania Bill rzucał nam jakieś różne poszlaki. Między innymi zostawił nam link do wersji lo-fi piosenki z intra Wodogrzmotów Małych na oficjalnym kanale Disney Vivo. Ludzie od razu wykreowali teorię, że Bill jest świadomy Disneya oraz że nie lubi Disneya, nie lubi go, nienawidzi. Ostatecznie wszystko doprowadziło do tego, że odliczanie zakończyło się, a naszym oczom ukazało się to. Pokój z komputerem oraz księgą Billa, w której zatopiony jest miecz. Dodatkowo była tam świeczka, czaszka ze złotym zębem oraz przede wszystkim komputer stworzony przez MangaCat Labs. Firma starego MangaCata, jakby ktoś nie wiedział. I tutaj zaczyna się kopalnia, którą nie wiem, czy naprawdę zgłębić całą w tym filmie, ale postaram się przedstawić wam najważniejsze informacje, a jest tego, chciałem użyć niecenzuralnego słowa, ale dużo strasznie stało. I strona działa na dość prostej zasadzie, nie wiem, welcome home, nie no, żartowałem. Strona działa w taki sposób, że po prostu wpisujesz konkretne frazy do komputera i otrzymujesz z tego jakiś wynik. Zacznijmy od tego, gdzie właściwie jesteśmy. Po zapytaniu komputera, czy piekło jest prawdziwe, otrzymamy odpowiedź, że właśnie w nim jesteśmy. Aczkolwiek pociągnijmy to trochę dalej. Strona ta da ci ekskluzywne informacje na temat konkretnych postaci z tego uniwersum, na przykład Stanforda Pinesa, po wpisaniu jego nazwiska do komputera. I tyczy się to zasadniczo większości postaci, które są przy życiu. Strona podaruje ci różne informacje na temat tych konkretnych postaci, z wyjątkiem tych, które nie żyją. Gdyż po wpisaniu imienia postaci, która w uniwersum nie żyje, okaże się, że forma życia nie została znaleziona. Tyczy się to dwóch postaci, których imiona to Euclid i Scalene. Co to za postacie? Otóż musimy cofnąć się do książki. Euclid i Scalene zamieszkiwali planetę Euclidia, jednakże już nie żyją, gdyż Euclidia została zgładzona, zniszczona przez Billa Cyferkę. Billa Cyferkę, który jest synem Euclida i Scalene. Euclid i Scalene to rodzice Billa, a Bill ma gigantyczną traumę w związku ze swoimi rodzicami, za których śmierć sam odpowiada. Więc teraz poruszmy temat, jakim jest Euclidia. Euclidia była wszechświatem, w którym właśnie żył Bill Cyferka. Był to wszechświat 2D, najbardziej porównywalny graficznie do gier z Pac-Manem. Dosłownie wyglądało to w ten sam sposób i na przykład idąc w prawo wychodziłeś z lewej strony, tak samo jak w Pac-Manie, a każdy mieszkaniec Euclidii był albo trójkątem, albo kwadratem, trapezem, rombem i Bill zabił ich wszystkich. Doszło do wielkiej masakry Euclidian, rządzonej przez Billa, kiedy to zmarły prawdopodobnie miliony, miliardy istnień, razem z jego rodziną, której wizje, której duchy do tej pory go prześladują. A rodziną tą byli Euclid, czyli ojciec geometrii, oraz Scalene, po polsku różnoboczny, jak trójkąt różnoboczny. Ojciec geometrii, Euclid, trójkąt różnoboczny, Bill Cyferka. Grecki matematyk, ojciec geometrii. Tego wszystkiego dowiadujemy się właśnie z książki, po odszyfrowaniu bardzo posranego, niesamowitego kodu, niesamowitej zagadki. Ja tego nie zrobiłem, teorię zaczerpnąłem z filmów autorstwa Rem Games, do których link macie w opisie tego filmu. Gość zrobił naprawdę niesamowity research, jego twory posłużyły mi jako źródło informacji, więc możecie tam wpaść, oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani źródłami. Aczkolwiek wracając do strony, Euclid i Scalene nie żyją. Są to formy życia, które nie zostały odnalezione, podobnie jak Euclidia. Wymiar nieodnaleziony. Nieodnaleziony, ponieważ został zniszczony przez Billa Cyferkę. Idąc dalej, poruszyć musimy kolejny kod. Tantrum, czyli kod obecny w książce, umożliwi nam zobaczenie rozmowy pomiędzy Billem Cyferką a Dzieckiem Czasu. Tak, jest tam taka postać. Powinniście
ci to wiedzieć. W samym dialogu znajdują się gigantyczne potwierdzenia, dlatego że Scalin, Euclid to rodzice Billa, a Euclidia to właśnie wymiar, z którego Bill pochodzi, w którym się wychował, w którym się urodził, który następnie zniszczył. Wiem, że się powtarzam, idźmy do kolejnych wątków. Powinniśmy przede wszystkim zadać sobie pytanie, z kim kontaktujemy się przez ten wynalazek. Kontaktujemy się z samym Billem. Po wpisaniu hasła portal otrzymałem wiadomość, portal.exe został usunięty, ale założę się, że dałbyś radę zbudować jeden. Portal to oczywiście jedyna możliwość, żeby Bill przeniknął do naszego wymiaru. Portal identyczny do tego, który zbudował Stanford Pines. Jako iż portal już nie istnieje, Bill stara się ogarnąć kolejną osobę, która byłaby w stanie zbudować portal specjalnie dla niego. I robi to właśnie za pośrednictwem tej strony. Idąc dalej, wpisując TJ Eckelberg, otrzymam wiadomość, nigdy więcej nie wspominaj tego imienia. I kodów jest znacznie więcej i dają nam one bardzo różne odpowiedzi. Jednakże nadal nie poruszyłem bardzo istotnego tematu powiązanego z Billem oraz tym, co wydarzyło się w Euclidii. I ponownie cofnąć musimy się do książki Księga Billa. Jest ona napisana w bardzo skomplikowany sposób w wielu miejscach i po prostu nie znając konkretnych kontekstów, no niewiele z niej wyciągniesz ponad to, co napisane jest po naszemu. Gdyż w książce znalazło się bardzo wiele utajnionych innych języków. Krócej mówiąc, wiele zdań zostało napisanych po prostu innym językiem. Wyróżnić możemy chociażby pismo Stanforda, czy na przykład pismo Billa oraz kilka innych pism w innych językach oraz przede wszystkim pismo w kolorach. Nie mamy zielonego pojęcia, czym to jest, jednakże są to konkretne wiadomości. Pisane kolorowymi kwadratami. Kwadrat, geometria, Euclidia. Jest to kolejny rodzaj szyfru, który pojawia się w wielu miejscach, nie tylko w książce, ale również i na stronie. Między innymi w filmie, który pojawia się po wpisaniu I'm still on your mind, pojawia się właśnie zaszyfrowana wiadomość napisana tymi kolorami, gdzie ktoś lub coś odnosi się do Billa w trzeciej osobie i opisuje jego dość wstydliwy problem nieposiadania umiejętności wiązania sobie butów i nieogarniania sznurówek. Inny kod mówi, Axlodl uważa, że wygrał, ale gra cyferki dopiero się rozpoczęła. Ktoś mówi o nim definitywnie w trzeciej osobie i nie pisze o tym Bill. Jest to po prostu dziwne pod tym względem, iż te oba media są kontrolowane w pełni przez Billa cyferkę. Dziwnym byłoby, gdyby nagle pojawił się tam ktoś lub coś, co mogłoby sabotować jego pracę. I tutaj schodzimy na jeszcze głębsze, bardziej pokręcone grunty. I nie będę wam przedstawiał każdego pojedynczego dowodu dochodząc w tej sprawie, bo ktoś zrobił to przede mną i nie ma sensu tracić waszego czasu na śledztwo, które już zostało wykonane, i na dochodzenie do rzeczy, o których już wiadomo. Sprawa wygląda tak, że ten szyfr to język euklidyjski, język Euclidian. To właśnie nim posługiwali się Euclidyjczycy, niemniej tutaj pojawia się pewne pytanie. Każdy Euclidyjczyk nie żyje. Wszyscy zginęli w masakrze przeprowadzonej przez Billa cyferkę i tylko on jest jedynym pozostałym przy życiu Euclidyjczykiem, więc skąd te wiadomości? Skąd wzięły się, skoro każdy z nich nie żyje? I tutaj schodzimy coraz głębiej. Możemy mieć pewność, że przynajmniej dwie osoby znają pismo euklidyjskie. Bill cyferka oraz dziecko czasu, które nie żyje od Dziwnogedonu. A reinkarnacja dziecka czasu trwa 1000 lat, a 1000 lat na bank jeszcze nie minęło. Więc musi się nim posługiwać ktoś inny. I analizując całą resztę tekstów, które otrzymujemy w języku euklidyjskim, okazuje się, że osoba, która używa tego języka, odnosi się do Billa cyferki jako Billy w zdrobnieniu. A w całej serii nikt ani razu nie zwraca się do niego w ten sposób. I patrząc na te wypowiedzi, pewni możemy być, że osoba, która mówi, zna Billa osobiście. Oni oboje nie byli w stanie ogarnąć, w jaki sposób działają sznurówki. I osoba ta mówi do niego Billy. To musi być jego matka. Albo przynajmniej jedno z jego rodziców. Tylko to też nie ma zbyt wiele sensu, bo przecież oni wszyscy nie żyją. To nie ma zbyt wiele sensu, ale do momentu. Idąc dalej, po wpisaniu kodu well-well-well-being otrzymamy kartę pacjenta, jakim był Bill cyferka, którego największą miłością jest on sam, ale on sam jest również jego największym strachem. Po wpisaniu tego jeszcze raz dowiemy się, że Bill rysuje czerwone i niebieskie trójkąty, najpewniej jego rodziców, a po wpisaniu tego po raz trzeci dowiemy się o jego fobiach. Między innymi są nimi szumy telewizyjne i to jest bardzo ważny fakt, gdyż z książki dowiadujemy się, że Bill nienawidzi szumu telewizyjnego i po wsłuchaniu się w niego słyszy krzyki. Krzyki kogoś. Słyszy ich. Pod tym znajduje się jeszcze jedna wiadomość w języku euklidyjskim, która w tłumaczeniu na polski oznacza, on nigdy nie śpi, on nigdy nie śni, ale w jakiś sposób cały czas słyszy ich krzyki. Po angielsku to się w miarę rymuje, po polsku, no tak średnio, jest tu biały wiersz. Wszystko łączy się w całkiem niezłą całość. Bill słyszy krzyki w szumie telewizyjnym i boi się go. Jednakże z tego miejsca nadal niewiele się dowiemy. Żeby dowiedzieć się więcej, musimy sprzedać Billowi naszą duszę. Po wpisaniu kodu Nightsław otrzymamy serograf. Po podpisaniu go Bill na zawsze stanie się właścicielem naszej duszy i musimy to zrobić, ale ja tego nie zrobiłem. To, co rozwala mnie najbardziej, to nazwa firmy Billa cyferki, jaka znajduje się w tej umowie. Bill Cypher Soul Holding LLC.
Engelsa. Brakuje tylko, żeby ktoś to przetłumaczył oficjalnie i byłoby Bill Cyferka, Soul Holding, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. I po podpisaniu tego cyrografu oraz przekręceniu urządzenia komputera na statyczny, zobaczycie albo usłyszycie szum telewizyjny. I przed podpisaniem cyrografu nie usłyszysz niczego, ale po podpisaniu go i po bezpośrednim połączeniu siebie z Billem usłyszysz to. Jest to tekst puszczony od tyłu i po odwróceniu go usłyszysz to. Zabiłeś nas wszystkich, zapamiętaj nas, niech ktoś nam pomoże. Imię mordercy to Bill. Już mógłbym coś powiedzieć, ale to jeszcze nie koniec. Po wpisaniu do komputera Valley of Ashes, tutaj Valley Sceneris, zobaczysz zdjęcie małego Billa Cyferki, który jest trzymany na rękach przez dwie trójkątne postaci. To są jego rodzice. Jednakże nie widzimy ich, gdyż są zastąpieni szumem. To oznacza tylko i wyłącznie tyle, że krzyki i odgłosy, które Bill słyszy w szumie, to w rzeczywistości głosy nie tylko jego rodziców, ale wszystkich Euclidian, których zamordował. I porozumiewają się oni nie tylko przez szum, ale również przez książkę oraz przez stronę. Cały czas prześladują Billa, pojawiają się z każdej strony i nie dają mu spokoju. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że nie tylko Bill odpowiedzialny jest za pisanie swojej książki? Na tej stronie, na samym dole znajduje się tekst. Pomocy z tej strony nie Bill Cyferka. Moje prawdziwe imię to Grebli Hemperdrek. Jestem jedną z tysięcy istnień, które Bill pochłonął na przestrzeni miliardów lat. Teraz każda z naszych dusz jest uwięziona wewnątrz niego. Musisz mnie uwolnić, tu jest okropnie. Po prostu gra piosenkę Good Vibrations Markiego Marka w niekończącej się pętli. Proszę, proszę, to jest okropne. W związku z czym z tego wynika, że przez samego Billa kontaktować mogą się osoby, które ten pochłonął na przestrzeni lat. Czyli do czynienia w całej tej układance mamy z kimś więcej niż tylko i wyłącznie z Billem. Idąc dalej, po wpisaniu kilkukrotnie do komputera Stanley Pines, po pewnym czasie otrzymamy dostęp do jego bardzo mrocznych sekretów, takich jak niezgłoszone przestępstwa czy byłe żony. I znajduje się tam wspominka o tym, jak Stanley pokonał Billa Cyferkę. Po wejściu w to otrzymamy kartkę, na której Bill śmieje się z nas, że wcale nas nie pokonał. Aczkolwiek klikając w to bardzo wiele razy otrzymamy coraz to inne odpowiedzi ze strony Billa. W końcu stają się one coraz dziwniejsze, Bill jest coraz bardziej poirytowany. Ostatecznie kolejne wiadomości są coraz bardziej zaszyfrowane i po rozszyfrowaniu ich i ułożeniu w całość wyjdzie nam całkiem interesujący tekst. Czy masz pojęcie, w jak wielkim bólu jestem w momencie, kiedy zamykam moje oko i nadal mogę widzieć przez oczy wszystkich tych, których pochłonąłem? W związku z czym, podsumowując to sobie, dusze wszystkich tych, których Bill pochłonął na przestrzeni lat, są w stanie w jakiś sposób komunikować się za jego pośrednictwem, dawać ostrzeżenia, mówić o sobie, wykorzystując moc Billa. I widzimy to na stronie, ale także w książce, w momentach, kiedy Bill w cudzysłowie się gliczuje, co widzimy na kolejnych kartkach papieru, kiedy pojawiają się tajemnicze szyfry od dusz więzionych wewnątrz niego. I w samej książce również znajduje się nawiązanie do tego, w pewnym momencie, kiedy Stanford opisuje sytuację spotkania z duszami, które ruszyły z jaskini, wykrzykując słowa I grew maddened. Jak się okazuje, była to zaszyfrowana wiadomość, której Stanford nigdy nie odszyfrował, aczkolwiek po odszyfrowaniu jej okaże się, że treścią wiadomości jest Magedon, po polsku Dziwnogedon. Dusze, które wcześniej Bill Cyferka pochłonął bądź opętał, bardzo dobrze wiedziały o wydarzeniu, jakim Dziwnogedon ma być i starały się od samego początku ostrzec Stanforda Pinesa w snach, bo to wszystko miejsce miało oczywiście we śnie Stanforda. I to wszystko nadal nie jest koniec. W słowem końca chciałem przedstawić jeszcze kilka kodów, które trochę ciężko byłoby umieścić w ramach teorii okołobilowych. Jeżeli do komputera wpiszesz KOOK, w sensie K-O-O-K, nie myśl inaczej, zobaczysz nagranie Mystery Shack, nad którą pojawia się ogromny, gigantyczny Bill Cyferka. To nigdy nie pojawiło się w samym serialu, być może sugeruje to coś na przyszłość. Jeżeli wpiszesz do komputera sezon trzeci, ten odpowie sezon drugi. Jeżeli będziesz leciał z nami w dół aż do sezonu pierwszego, otrzymasz odpowiedź Anti-Gravity Falls, sezon minus jeden. Nie wiem, ciekawie byłoby, gdyby to była jakaś nowa seria z tego świata, ale pewnie nie. Jeżeli wpiszesz Robi, zobaczysz dialog między Robim i Thompsonem, którzy będąc w lesie w nocy 20 lipca o godzinie 23.34 natrafili na Billa Cyferkę i oto zdjęcie z tego incydentu, kiedy są przez niego gonieni. No, wygląda to mocno creepy. Jeżeli wpiszesz Baby Bill, okaże się, że to ty jesteś w ciąży i zobaczysz rentgen cokolwiek swojego brzucha, w którym właśnie znajduje
się malutki Bill. Jeżeli wpiszesz Dorito, otrzymasz taką oto animację, na końcu której zobaczysz jumpscare Billa Cyferki. Czy to jest jego prawdziwa forma? Czy on naprawdę tak wygląda? Nie wiem, nie mam pojęcia. Bardzo sporo rzeczy to dopiero tylko wierzchołek góry lodowej. Umówmy się w ten sposób, nie będę w tym filmie przedstawiał wszystkiego, bo zająłby to nam mega dużo czasu. Niemniej, jeżeli chcecie, żebym przeanalizował całość tej strony, od samego początku do samego końca, to piszcie o tym w komentarzach na dole, a ja odpalę streamka, w którym to ogarniemy sobie całą stronę od samego początku do samego końca. Będzie fajnie, piszcie w komentarzach na dole, czy jesteście chętni na tego typu formę. Jezus Maria, jakie to jest pokręcone, stary. Za dużo. Wojtek, za dużo. No i póki co, z mojej strony w kwestii tej strony to byłoby chyba na tyle. Na bank to nie jest koniec rzeczy, jakie ta strona w połączeniu z książką mają nam do zaoferowania. To pewnie był wierzchołek góry lodowej. Jeszcze raz przypomnę, że bardzo dużą część informacji, jaką przedstawiłem wam w tym filmie, odnalazłem w filmach zagranicznego youtubera Rem Games, który w bardzo mocny sposób zajął się wyjaśnianiem tego wszystkiego. I w pojedynkę na pewno zająłby to znacznie więcej czasu i też najpewniej nie dokopałbym się do wszystkiego, więc macie podane jego filmy jako źródła w opisie tego filmu. Sam nie do końca mam pojęcie, do czego to wszystko doprowadzi w przyszłości i czego możemy spodziewać się po tej stronie za jakiś czas. Mam wrażenie, że Alex, czyli twórca serialu, książki i w ogóle całych Gravity Fallsów, coś planuje. Planuje coś mocnego. Tylko na ten moment za bardzo nie mamy pojęcia, o co może chodzić. Ale może nie dziś, nie jutro, nie za tydzień, nie za dwa. W końcu dowiemy się i być może doprowadzi nas to do czegoś większego w przyszłości. A moim zdaniem tego typu strony to są zawsze całkiem fajne rzeczy, czy to Welcome Home, czy to jakakolwiek inna strona podpięta bezpośrednio do jakiegoś analog horroru, w tym wypadku to nie analog horror, tylko kreskówka, ale i tak bardzo podoba mi się ten koncept i te wszystkie zagadki z tym powiązane. Nie wiem, do czego prowadzi to dalej i jaka będzie tego kontynuacja. Moim zdaniem twórca serialu nie puszczałby takiej strony bez przyczyny, więc moim zdaniem jakiejś kontynuacji tego jeszcze się doczekamy. Nie wydaje mi się, żeby robili trzeci sezon Gravity Fallsów. Już wiele razy było dementowane, że trzeci sezon kiedykolwiek powstanie, seria po prostu tego nie potrzebuje, ale może jakiś spin-off o Billu czy o czymkolwiek, to byłoby interesujące i to jest wróżenie z fusów, pewnie i tak nie wiadomo, co z tego będzie, to jest tylko moja teoria i założenie, ale fajnie i ciekawie byłoby zobaczyć coś takiego. Wy napiszcie mi w komentarzach na dole, co wy o tym sądzicie, jaka jest wasza opinia w tej kwestii. Bardzo chętnie poczytam to, co macie mi do powiedzenia. W tym odcinku to było na tyle, my słyszymy się wkrótce, trzymajcie się, siemano, cześć.